Cześć, zapraszam na odczyt kart Tarota, prognoza na maj dla znaku zodiaku Strzelec. Potasuję teraz karty, talia Dragons. Przekładam. Te dymy to biała szałwia. Otwiera inne wymiary. Jak mnie ostatnio otworzyło mi inny wymiar, to słyszałam jakieś płaczące dziecko i jakaś kakafonia się zrobiła w ogóle. Tak już w nocy było. I straszne to było po prostu. Nie wiem, czy co się wydarzy tej nocy. Dobra, wracając do tematu. Karta energia ogólna na maj. Siódemka buław, czyli asertywność. Pierwszy tydzień czwórka pentakli, czyli niechęć do zmian. Drugi tydzień ósemka mieczy, czyli zbytnia analiza wszystkiego, co się dzieje. No, trzeci tydzień wieża. I czwarty tydzień dziewiątka buław. Czyli tutaj jest, z tego co pamiętam, karta jest jak najbardziej związana ze strzelcem. Siódemka, temat ogólny siódemka buław, czyli musicie się przed czymś bronić, albo chcecie, albo musicie bronić swojego zdania, swojej decyzji, nie dać się naciskać, albo w pracy, albo w życiu, w związku, nie wiem, gdziekolwiek. To jest też ktoś, kto się broni przed czymś na zewnątrz, mimo że wcale nie musi. Ktoś się po prostu nauczył być defensywny i nie chce przepuścić niczego, co przychodzi z zewnątrz, a czasami no niestety trzeba wpuścić coś nowego, żeby się odświeżyć. Więc tutaj jest karta takie, czy wskazanie na asertywność, żeby się uczyć asertywności, czy właśnie odpuścić trochę te jak to nazwać, takie ogrodzenie, jakiś mur po prostu spuścić troszeczkę, bo nic nie może wejść. Pierwszy tydzień czwórka pentakli, czyli nie chcecie czegoś dopuścić do siebie. Jak najbardziej jest to związane jedno z drugim. Czwórka pentakli i siódemka buław. Jakiś opór, albo upór, albo opór. Czegoś nie chcecie zmienić, nie chcecie dopuścić tego nowego do siebie, ponieważ w coś zainwestowaliście. Nie chcecie tego zmieniać. Nie chcecie otworzyć serca nawet, tylko się trzymacie jakichś rzeczy materialnych. Także tutaj jakaś niechęć do zmiany jest bardzo duża. Drugi tydzień ósemka mieczy. Być może to też wynika właśnie z tej niechęci do zmiany i dopuszczenia do siebie czegoś nowego, za dużo myślenia, bo może coś przyszło, pojawiło się z zewnątrz, a wy zaczynacie kombinować, wymyślać jakieś teorie, jakieś scenariusze i to wszystko jest wymyślone, to wszystko jest w głowie i się sami zaczynacie sabotażować, żeby przypadkiem czegoś nie zmienić, bo to, co jest, to jest powiedzmy dobrze, a może wcale nie jest dobrze i wypadałoby wprowadzić jakąś zmianę. Więc ta ósemka mieczy to tutaj jest taki nadmiar myśli i stawianie sobie samemu barier, żeby przypadkiem się nie uwolnić od czegoś tam, co już powinno puścić. I myślę, że chyba was wszechświat uwolni od problemu nadmiaru myśli i niechęci do odpuszczenia starego życia, bo tu mamy wieżę, czyli przebudzenie, taka błyskawica uderza, czy tutaj w smoka uderza, nie, w wieżę za nim uderza, nie wiem, czy to widać, i niszczy to, co nie ma podstaw, co już po prostu się, gdzie już nie ma esencji, nie ma tam życia, to już trzeba zniszczyć i zbudować coś innego, nie na tym samym miejscu, ale gdzie indziej. I może dotyczyć starych zainteresowań, związku, pracy, miejsca zamieszkania, no czegokolwiek, przekonań, opinii o sobie, o innych ludziach. I to się sypie tutaj. I to jest karta wszechświata, od wszechświata takie działanie po prostu, że nie chcieliście puścić, no to dostaniecie tak zwany tower moment, czyli uderza siła wyższa, która wam uwalnia was po prostu od czegoś.
albo mentalnie, albo fizycznie. I karta związana z Marsem. I ostatni tydzień maja, wy się dalej upieracie, nie chcecie odpuścić. Tu jest dosłownie kolejna karta uporu, czyli już mamy tutaj w zasadzie trzy karty uporu i jedną kartę sabotażowania się. Trzy karty uporu, czyli takie. I ta ósemka mieczy, usabotażowanie się. Czyli po prostu dziewiątka mieczy to jest zraniony wojownik, który nie chce odpuścić. Wojownik, który wprawił się w obronie, w ataku. Też kolejna osoba, która się odgradza czymś od świata i widzi świat na zasadzie ja i oni. Czyli po prostu tak jakby po prostu była ta sytuacja, że chcecie w dalszym ciągu walczyć o coś, nie chcecie odpuścić, mimo że nawet już wszechświat zaczął ingerować i pokazywać wam, co jest nie tak. Po prywatne odczyty zapraszam na drakoniatarot.blogspot.com. Na dzisiaj kończymy i to wszystko, co mam na maj. Cześć!